Powinienem dać taki tytuł odcinka. Kononowicz, ale to animacja. Albo tym łebki, albo tym. Piękny jest, o mój Boże, idealny jest. Cześć, witam wszystkich, witam moich widzów. Słuchajcie, jest późna noc, a ja nagrywam przegląd waszych animacji, które wysłaliście mi na maila. Tak, wyglądam jak Marines, a nawet lepiej, ponieważ mam szerokiego irokeza. Dlaczego? Po pierwsze, zakłady fryzjerskie nie miały miejsc. Po drugie, Daria chciała mnie obciąć. Po trzecie, powiedziałem, że nie ma psychy, żeby ogolić mnie na jedynkę i jak widać, udało się, więc żyjemy, mam włosy krótsze, ale dalej zostawiłem sobie długą górę. Zasuwamy z animacjami. Słuchajcie, nie wiem, czy będę je poprawiał dzisiaj. Jest czwartek, kiedy to publikuję, mam nadzieję, bo jest teraz 23, kiedy to nagrywam, więc trochę muszę stonować, bo sąsiedzi mnie tąd po prostu wykurzą. Ale słuchajcie, nie wiem, czy będę poprawiał dzisiaj wasze animacje, ale na pewno będę się nim przyglądał bardziej i trochę więcej dam rad, przynajmniej taką mam nadzieję. W zależności od tego, co tam znajdziemy na tym mailu, bo widziałem, że maili jest naprawdę mnóstwo, podejrzewam, że mogę się spodziewać wiele po tym odcinku. Więc jeżeli jesteś nową osobą i chcesz wysłać swoje projekty, ważne, żeby były autorskie, nie miały muzyki i nie poruszały jakichś dziwnych tematów, wysyłaj je na prozureanimacje@gmail.com, a ja na pewno sprawdzę je w przyszłym odcinku. Na odcinku pokazuję te animacje, które są bardzo dobrze wykonane, są zabawne albo kreatywne, po prostu. Lecimy do odcinka. Oczywiście standardowo pay-per-view, łapka w górę. Komentujcie na koniec odcinka, która animacja podobała wam się najbardziej, a my po prostu lecimy. Co więcej, konkurs tak się spodobał całemu managementowi od Diablo, że już kombinujemy następny konkurs na sierpień i dodatkowo załatwiliśmy nas 10 nagród dla 10 wyróżnionych osób, więc na pewno niedługo będę do was pisał na Discordzie, więc bądźcie na bieżąco, nie wychodźcie z serwera i cóż, lecimy do odcinka. Jak już łapa zostawiona, napiszcie, czy nowa odsłona Prozura wam się podoba, bo powiem wam, że nie mogę się przyzwyczaić do wyglądu Marines, ale jest taka ulga na głowie, że 164 maile, bardzo jestem zdziwiony, bardzo szybciutko przyszły nowe maile, bo minął raptem tydzień od ostatniego odcinka, więc jestem w szoku. Zasuwajmy na sam koniec i zobaczymy, z czym to się je. Oczywiście będę wybierał tylko te najlepsze. Raymin, pierwszy mail. Zobaczymy, może to będzie ten, który wybierzemy. Tutaj zrobiłem animację wstawania, mam nadzieję, że się spodoba. Wcześniejsze animacji wstawanie nie wyglądało tak jak chciałem. Animacja zrobiona w Source Filmmakerze. Ty jesteś tym gościem, co zrobił wstawanie tego niebieskiego, raczej fioletowego niedźwiedzia? Freddy'ego samego w sobie? Może być, że tak. Zobaczmy. Teraz mamy królika złotego. Zobaczymy. Lekko się tak pochylę. Tutaj będzie mi wygodnie. Okej, to wygląda... No dalej brakuje trochę grawitacji tutaj, w tym miejscu. Ta noga się zapadła delikatnie pod ziemię i... Brakuje ruchu tego zerwania się biodra, nie? Ogólnie jest poprawnie, jest dużo lepiej na pewno. Fajnie, że te nogi podchodzą, że to ciało się fajnie podnosi. I to ciekawie wygląda, bo do samego momentu tutaj było idealnie. Była grawitacja, było wszystko. Tutaj zaczęło już się trochę dziać bardziej twinningowo. I to poderwanie jego, nie wiem czy to przez kąt padania kamery czy co, ale powinny się bardziej ugiąć nogi i dopiero potem powinna wstać całość, nie? A nie, że ta noga po prostu się prostuje, nie wiem, gdzieś przez podłogę, jakby brakowało jej miejsca. Ogólnie poprawnie jest dużo lepiej niż ostatnio, ćwicz dalej, bo widać już teraz progres, ale jeszcze do perfekcji trochę brakuje, nie? Ale i tak szacą, bo się rozwijasz i widać, że wyciągnąłeś naukę i wnioski po tym, jak poprzednim po prostu wstało tak o, nie? Teraz jest, wiesz, cyk, poderwanie i cyk. Także już jest naprawdę dużo lepiej. Okej, mamy coś dalej. Animacja Kamil B. Powiem wam, że jest jedno po drugim i też wygląda interesująco. To moja pierwsza animacja zrobiona na projekt szkolny, przez to też w niektórych momentach jest zbyt rozciągnięta, bo musiała mieć chociaż 2 minuty, okej, rozumiem? Okej, bardzo prosta animacja. Ten kuc od dema, kurczę, jaki easter egg. Powiem tak, na razie niesamowicie prosto, ale podoba mi się storytelling, bo jest, kurczę... O nie, no zniknęła ci żyłka, dlaczego? Dokładnie w tym momencie. Szkoda, szkoda, bo naprawdę byłoby... O, słoneczko z Teletubbiesiu, widzę, że motyw z Sonika, okej. W końcu to jesz. Ej, ogólnie, powiem ci tak, oczywiście rysunki można by zrobić lepiej i tak dalej, ale sam zamysł, storytelling, no tak, dobra, te wydłużenia to powinno trwać tylko pią, a nie tak długo, ale rozumiem, że wydłużałeś, żeby tylko 2 minuty miało. Nie, to jest plecak, okej, tu się wysypuje z tego. No brakuje dynamiki, nie? Tak samo mówiłeś, wydłużałeś to wszystko, żeby miało 2 minuty, ale... Ojej, brakuje dynamiki strasznie, szkoda, że dali wam wymóg, że musi być akurat 2 minuty. Okej, o kurde, to jest plot twist, na który czekałem. Szkoda, że nie było żadnej tej animacji, że on się tak rozszerza, by u popok gdzieś było coś takiego. Ale i tak wybrnąłeś, że jest taki dymek, po prostu wybuch i już jest taki napompowany, nie? Okej, tańcem wygrałeś sobie to naprawdę. Ten taniec zrobił wszystko. Piękny jest, o mój Boże, idealny jest. Ogólnie brakowało dynamiki, że niektóre elementy naprawdę były za mocno rozciągnięte. Ja rozumiem, że projekt szkolny, że trzeba tam mieć 2 minuty i tak dalej, ale naprawdę można było część tych projektów, część tych rzeczy zrobić trochę szybciej i byłoby dużo lepiej, ale i tak
Szapoba, dobra robota, storytelling naprawdę on point. Okej, okay, mamy coś nowego, Daniel Koster. Siemka, mam 16 lat, oglądam cię już dość długo. Animacje zacząłem robić Adobe Animate, ciągle ćwiczę, ale zainteresowało mnie również tworzenie animacji 3D. Właśnie taka jak ta. Sprawdźmy, jeden to wideo w 1080p normalne, drugi też, tylko że cinematic. Pozdrawiam cię Daniel również i zobaczmy z czym to się je. Najpierw sprawdźmy normal, okej, okay, ale przyjemne dźwięki. Fajny kąt podania kamery. Bardzo proste. Ej, było przygotowanie do ruchu. Patrzmy jeszcze cinematic. A, po prostu jest, okej, okay, rozszerzony obraz i zwężony. Boże, Łukaszu, głupko. Jeszcze raz chcę to odpalić. Poprawny bieg, przygotowanie do ruchu. No ten wyskok był mocno impaktowy, ale zeskok był bardzo dobry. Fajnie, że ta kamera poszła do góry, bo nie ma takiego, takiego wtedy efektu, że to jest zmulone, nie? Tylko jakby podąża za postacią, jeszcze i dodaje dynamiki do tego wszystkiego. Ale ten zeskok bardzo dobry. Coś ta kamera fajnie, że schodzi pyk, pyk i jeszcze wygładza ten ruch. Zauważcie, że jest na końcu jest nie tak, że tylko kamera dochodzi i on po prostu kłóca, tylko jest kamera razem z nim, tak jakby schodzi do dołu i wygładza cały skok. Bardzo, bardzo dobrze. To jest coś, o czym też będę musiał zrobić poradnik. Jak robić wikamem po prostu elementy, które potem pomagają nam wygładzić animację i zrobić, żeby ona była dla oka przyjemniejsza. Bardzo dobra robota, powiem ci. Bardzo prosta animacja, ale bardzo dobrze wykonana i za to raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo szacunek z mojej strony, naprawdę dobre wykonanie. Tym bardziej, że chyba było to robione w tym Mineimatorze, Mineimator, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, że i nie to mnie popraw, bo podejrzewam, że będziesz oglądał ten odcinek. Dobra robota i ja chyba też się zajmę tym Mineimatorem i za jakiś czas zrobię z tego odcinek. Właśnie piórko do mnie przyjedzie, myślę, że w piątek już powinno być u mnie to piórko precyzyjne, więc będziemy sprawdzali Ibis Paint X'a i z OpenTunes'a będzie taki niedługo film, że bo dokopałem się, w ogóle znalazłem kontakt do gościa, który w tym pracował profesjonalnie jeszcze przy Ghibli i po prostu nie wiem, czy nie zrobię takiego materiału podcastowego z oryginalnym, oficjalnym animatorem, bo jak ja z nim sobie porozmawiałem, to był szok totalny. Tylko, że to będzie po angielsku, więc prawdopodobnie będę musiał dodać napisy, nie? Ale to w swoim czasie. Lecimy dalej. Star Wars animacja autorska. Filip, sprawdźmy to. Przesłałem ci dwa odcinki serialu, ale ich nie odebrałeś. Mam nadzieję, że ten odcinek trafi do odcinka. Animację robiłem 8 godzin. Zobaczmy to. Nie odebrałem? Nie wydaje mi się. W sensie... Zobaczymy, z czym to będzie, dobra? First Anakinek Fox Film Studio. Piękne. Pewnie to jest jakiś template 3D, ale i tak dobrze, nie? Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, no, zaskocz mnie. Dobra, dawaj. Zaskocz mnie. To kryjówka tego Bane'a z Kilo. Zabijemy go tak, jak nam kazał zleceniodawca. Czemu on wygląda jaki sam? Sorry za jakieś takie, ale wygląda jaki sam. To za co cię ścigają? Ależ to był głośny dźwięk, o mój Boże. Aż mi poszło po szczęce, wow. Tam było... Czemu tu jest zaznaczenie kwadratowe dookoła? Za co cię ścigają chatowie? Dlaczego? Szanuję za mały easter egg do mojego kanału, bardzo dziękuję. Jedi. Nie jesteśmy Jedi, chatowie. Nie jesteśmy Jedi. Jezu, jakie głośne dźwięki masz. Powiem ci tak, storytelling, okej, okay, coś tam się działo. Trochę nie byłem w stanie zrozumieć co, ale jakby zczaiłem, nie? Przylecieli tam do gościa i tak dalej. Jakbym pewnie oglądał poprzednie dwa odcinki, to by mi to dużo dało. Widać wkład, widać wkład w pracy. Nie wiem, czy intro jest twoje, raczej jest z template'a, z jakiegoś po prostu szablonu, ale i tak jest bardzo dobrze zrobione, bardzo klimatycznie. Dźwięki za głośno, musisz popracować nad masteringiem, może porozmawiać z kimś, kto się zajmuje obróbką dźwięku. U nas na Discordzie chyba też trochę ludzi się tym zajmuje i Retis się chociażby tym bawi, więc na pewno coś tam może podpowiedzieć, jak ustawiać dobrze dźwięki i masterować, żeby nie było za głośno, bo dialogi były spoko, ale te dźwięki tych mieczy świetnych wybuchają uszy. Ogólnie spoko, ćwicz sobie dalej, rób dalej serię, bo może z tego być niezły w przyszłości projekt, a ja lecę dalej. Takie strasznie mocne wajby kapitana planety. Boże, kapitana... Co ja powiedziałem? Kapitana bomby mam, o, kapitana bomby. Animacja od Amelii, jajka, to się wita jajka, come on. Nazywam się Amelka, ogólnie... Samom! Co tu się stało? Animacją interesuję się chyba 3 lata, sama zaczęłam animować od pół roku, animację robiłam 3 godziny, sprawdźmy to. Pipa klip, piękny biegnący wilk. Nie no, pętla jest szacun. Nie wiem, czy to nie jest przerysowane po prostu z wilka, który faktycznie sobie biegł w realu i tak dalej. Jakby robiąc takie rzeczy i tak musimy się inspirować na początku na najlepiej właśnie nagraniach albo zdjęciach zwierząt, więc to jest jakby w pełni zrozumiałe z mojej strony. Aczkolwiek dajcie mi znać, czy we Flipa Clipie nie ma takiego szablonu. Sorry, że sprawdzam tak każdego, ale jeżeli to jest twoje, to jest to tylko dla ciebie plus, bo anatomicznie jest bardzo poprawna pętla tego biegu. Wręcz aż za dobrze to wygląda. Trochę wygląda jak z księżniczki...
Jezus, mamonokę, maminokę, mimonokę. Wiecie, o co mi chodzi. Właśnie od studia Ghibli. Tam ona miała takiego swojego wilczura, na którym biegała i animacja bardzo zbliżona. Dobrze to wygląda, jeżeli twoje, naprawdę szacun. Animacja poklatkowa od Lila Art. Robiłam tą animację przez parę godzin. Miłego oglądania. Te animacje. Dobra, lecimy. Okej, okay, created with I Can Animate. Sprawdźmy to. O nie, czemu on go zeżarł? Co się tam stało właśnie? Halo? Czekajcie, to jakiś grubszy temat wchodzi, nie? Ej, ale wiesz co? Bardzo dobrze to zrobiłaś. Proste postacie są, ale są na tyle dobrze zanimowane i płynnie, że ja zapomniałem przez chwilę, że to jest robione poklatkowo i się po prostu świetnie bawię, nie? Okej. Okay. Ojeju, to było bardzo ładnie zrobione. Oj, jak ja cię szanuję za to. Bardzo ładnie to było zrobione. Bardzo dobra poklatkowa animacja. Proste postaci, ale wykorzystałaś je w 100% i zrobiłaś coś, o czym ja zapomniałem, że jest robione ze zdjęć i jakby odbierałem to jako faktycznie animację tradycyjną, robioną gdzieś na kompie czy na papierze. Nie, naprawdę ten tutaj, to siorbnięcie na pół, no pięknie zrobione. Serio, bardzo dobrze. Kotlecik. Siema, prozorę, podsumowałem ci moją pierwszą animację, którą robiłem około godziny. Na chwilę obecną nie posiadam tabletu graficznego, bo dopiero co zaczynam swoją przygodę z grafiką i animacjami. Fajnie byłoby, gdybyś dał mi jakieś rady. Kononowicz, ale to animacja. Animacja. Powinienem dać taki tytuł odcinka. Kononowicz, ale to animacja. Co ja trzymam w ręku? To się tym katolikiem. Albo tym łebcikiem. Albo tym. Katolikiem. Albo tym łebcikiem. Albo tym. Nie no, czekaj, się jakby spodziewałem. Samo nagranie dźwiękowe robi wszystko, nie? To, że jest animacja do tego dołożona, bardzo prosta, to swoją drogą, ale... Szanuję, bardzo, bardzo dobre. 13 dni temu w ogóle wysłany mail. Chryste, tak dawno nie było odcinka z serii? Wydawało mi się, że tydzień temu był. Julia Jaruga. Hej, prozorze, mam dla ciebie moją własnoręcznie robioną animację. Przesiedziałam nad nią dobre ponad 6 godzin. Bardzo dobrze świadczy już na początek. U, bardzo ładnie zrobiony ogień. Okej. Okay. O nie, no biedna rozpłakana na koniec. Jest kilka nieścisłości oczywiście. Chociażby, że tutaj w tym miejscu te elementy tutaj stoją w miejscu, nie? Przy tym troszkę jest zbyt statyczny tutaj. Że ten splatter na początku stoi statycznie i dokładasz do niego elementy. On powinien się delikatnie rozszerzyć, coś się powinno z nim stać, albo powinien zniknąć. Ale ogólnie naprawdę giga poprawnie. Tak samo tutaj jak te łzy lecą, to one powinny zlecieć, ja wiem, że to jest trudne do zrobienia, ale powinny zlecieć na amen albo lać się strumieniem, który po prostu dygocze, żeby była taka fontanna animowana i wtedy byłoby perfekcyjnie, ale ogólnie to jest bardzo dobrze zrobione. Tutaj widać nakład pracy, tutaj widać te 6 godzin i tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj naprawdę bardzo, bardzo szacunek z mojej strony ogromny, bo raz, że widać, że to jest twoje, chyba, że jest zarąbane, to piszcie, ale raz, że ja oceniam, że to jest twoje, wierzę w to. Bardzo fajnie zrobione, podoba mi się, no, jest płynnie, jest dynamicznie, brakuje tylko konsekwencji w tym, żeby te efekty znikały. Ja o tym mówiłem na ostatnim filmie z OpenToonsa, jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam, bo tam robiłem taki efekt patyciaka, który wznosił się na takim promieniu nad ziemię, falował delikatnie i całym ciałem zarzucił i odleciał, aż sobie prawie wyrwałem ałasy ławki z kompa za scenę. Także jakbyś wykończyła tylko te efekty, to naprawdę byłaby to, no, jedna z lepszych, jakie mieliśmy na pewno w tym odcinku. Szacun. Animacja robiona w 10 sekund, okej, czekam. Chowder w ogóle. One Punch Man, sprawdźmy to, Chowder. Jestem ciekaw, co to będzie. Okej. Jakby czego się spodziewałem, mamy dokładnie to, co było napisane w mailu. Mamy One Punch Mana. Dosłownie, one punch i kurczę, animację zrobioną w 10 sekund. Co mogę powiedzieć? Mimika jakby jest oddana w 100%, bo zobaczcie, że on faktycznie wygląda jak... Macie to? Saitama. Jaka głupota. Czasami te najmniejsze rzeczy najbardziej cieszą. Ma animację od V bądź V. Od Szymona po prostu. Hej, profesorze, dzisiaj chciałbym ci przedstawić mój starszy projekt. Okej. Okay. Uuu, Madynesy z New... Ojojojo, już widzę, że to jest, kurczę, w dobrych FPS-ach zrobione. 9 minut to ma! O, chłopiasz się poprawię tutaj na krzesełku. O kurczę, ej, tu są nawet... Nie, to jest twoje? Właśnie o czym my to mówimy, to jest jakaś totalnie profesjonalna animacja, 6,5 miliona wyświetleń. Mamy pierwszego podszywańca tutaj, jak na to wychodzi, no pierwszy podrabaniec. Pozdrawiam agent, no agent niezły z ciebie. O, Michał CDA, po raz kolejny, zobaczcie, w kolejnym odcinku, już chyba byłeś w dwóch albo w trzech odcinkach. Wiem, że Michał to jest moja trzecia animacja, a druga stop motion do ciebie. Drewno na opał animacja i tym myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek, bo już pewnie trochę trwa.
Okej. Okay. Czy ty robisz dźwięki długopisem po stole? Tak, obstawiam, że tak. Albo czymś rzucałeś na stoliku po prostu, ale można sobie poradzić? Można. Brzmi jak długopis, tak rzucany, wiecie. Tak po prostu, coś takiego. Okej, okay, to tyle, bardzo krótka. Ej, ale naprawdę jest to, oczywiście widać te przeskoki, widać te zdjęcia. Ale bierzcie pod uwagę, że to są osobne zdjęcia, nie? To nie jest nagrywane, to jest... Szacun, to jest ładnie zrobione, prosty temat. Szybko jakby zrobione, ale no 2 godziny na taki projekt to jest czap. Totalnie szacun z mojej strony, serio, bo takie rzeczy jest się ciężko robi. Tym bardziej, że są takie kanały zagraniczne. Ja też powiedziałem wam, że będziemy w końcu oceniać animacje, które mi się najbardziej podobają. I stop motion są za granicą bardzo popularne, szczególnie gotowanie. I tam robią przepięknie po prostu te animacje, więc do tego tobie jest blisko, a my kiedyś to zobaczymy. No i słuchajcie, to byłoby na tyle naprawdę. Dzisiaj jestem z was zadowolony, było dużo autorskich prac. Chyba jedna była tylko zwinięta z tym Madnessem, chociaż nie jest jestem pewien, ale 6,5 miliona na YouTubie, no kogo my oszukujemy, tak? Raczej nie jest autorskie, ale wszystko jest możliwe, jak mi udowodnisz, to nie ma sprawy, raczej w tej chwili jestem sceptyczny. Ogólnie ogromny szacunek z mojej strony do was, naprawdę się rozwijacie, jestem naprawdę, naprawdę wdzięczny, że wysyłacie mi swoje projekty. Jakie by one nie były, czy są dobre, kreatywne, czy są naprawdę początkujące, to fajnie, że się rozwijacie, fajnie, że idziecie w świat animacji, że się tym jaracie razem ze mną. I przede wszystkim cieszę się, że tylu nowych animatorów powstaje na rynku i po prostu się tym jaracie, rozwijacie, interesujecie i chcecie się tym dzielić z całą naszą społecznością. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą, zapraszam cię koniecznie do zostawienia subskrypcji na kanale. Zostaw też łapkę w górę pod tym filmem i już teraz skomentuj, która animacja podobała ci się najbardziej i dlaczego. Oczywiście na maila Prozure Animacje możecie wysyłać swoje projekty, które sprawdzę w przyszłych odcinkach. Ta seria ma swoje 2 segmenty. Raz, że oceniam animację, a 2, że poprawiam wasze animacje, która jest też co drugi tydzień. Tyle ode mnie, ja byłem Prozure, wy byliście, wy, mam nadzieję, że Prozuraki, czyli subskrybenci tego kanału. Dziękuję pięknie wszystkim moim wspierającym, którzy pomagają rozwijać się temu kanałowi. Widzimy się już w sobotę o 16:30, bo filmy na tym kanale są zawsze we wtorki, czwartki i soboty o 16:30. Piątek może doleci jutro Passepartout o 16:30. Może, bo widziałem, że się o niego ubiegaliście. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!